Niedziela, 2 lipca. Serdecznie witamy w serwisie informacyjnym Radia Safira. Dzisiaj mija połowa roku i świętujemy Światowy Dzień UFO. Kalejdoskop historyczny. W 1923 roku utworzono w Polsce Zjednoczenie Wolnego Harcerstwa, a w 1865 roku William Booth, pastor metodystyczny, założył Armię Zbawienia. W 1489 roku urodził się Tomasz Cranmer, angielski duchowny anglikański i arcybiskup Canterbury. Kiedy Maria I Tudor została królową Anglii w ramach akcji obrony katolicyzmu, został on uwięziony i stracony pod zarzutem zdrady. Pozostawił po sobie wiele publikacji, m.in. modlitewnik powszechny. Częścią tego modlitewnika było jego tłumaczenie Księgi Psalmów, które stało się psalterzem kościoła anglikańskiego. 2 lipca 1862 roku urodził się William Henry Bragg, brytyjski fizyk i laureat Nagrody Nobla. Został uhonorowany wraz z synem Williamem za zasługi w badaniu struktury krystalicznej za pomocą promieniowania rentgenowskiego. W kościele wczesnochrześcijańskim, w parafii Pawła Starsu w Warszawie, niedzielne nauczanie opiera się na 10 rozdziale Ewangelii Mateusza, wersety od 40 do 42. Tekst podkreśla zasadę gościnności i akceptacji. Zwraca uwagę na ważną rolę każdego członka społeczności chrześcijańskiej. Wskazuje na wartość małych gestów miłości i życzliwości, które są cenione przez Boga. Więcej dowiesz się z serwisu informacyjnego Kościoła pod adresem www.starokatolicy.org. Przechodzimy do aktualności. W obliczu trudnej sytuacji we Francji, liderzy religijni wezwali do dialogu i pokoju. Podkreślili także potrzebę ochrony zaufania między społeczeństwem a siłami porządkowymi. Carlos Moedas, burmistrz Lizbony, ogłosił, że prace na Światowe Dni Młodzieży są prawie zakończone. Zaznaczył jednak zaniepokojenie opóźnieniem rządu w przygotowaniu planu komunikacyjnego. Papież Franciszek spotkał się na audiencji ze Stellą, żoną twórcy Wikileaks. Stella napisała w mediach społecznościowych, że spotkanie z papieżem bardzo ją poruszyło. Jej mąż czeka na wynik apelacji od decyzji sądu o deportacji do USA. Jest ścigany za publikację poufnych dokumentów na temat kontrowersyjnych działań rządu Stanów Zjednoczonych. Grozi mu kilkadziesiąt lat więzienia. Ksiądz Przemysław Szewczyk wspiera Wilfrieda Pagnola z Kamerunu w otwarciu własnej hodowli trzody chlewnej. Wilfried, jak wielu młodych Kameruńczyków, marzył o europejskim raju. Po wielu rozmowach z misjonarzem zrozumiał, że wyjazd z kraju nie jest rozwiązaniem. Dzięki wsparciu udało mu się przekonać swoją rodzinę do powrotu do Kamerunu i otwarcia własnej działalności. Wciąż jednak brakuje funduszy, by zakończyć ten projekt. Papież Franciszek przyjął delegację prawosławnego patriarchatu ekumenicznego. Delegacja spotkała się również z dykasterią do spraw popierania jedności chrześcijańskiej. Organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie przekazała wsparcie dla ofiar trzęsienia ziemi w Syrii. Planowana jest również pomoc dla Libanu, gdzie kryzys ekonomiczny zagraża edukacji dzieci. Wszystko to dzięki funduszom od darczyńców i fundacji. 15-letnia Christina z Angolii przeszła skomplikowaną operację usunięcia guza z żuchwy. Zabieg odbył się w olsztyńskim szpitalu. Operację przeprowadziły dwa zespoły chirurgów, w tym profesor Adam Maciejewski, pionier przeszczepów twarzy w Polsce. Zabieg był bezpłatny, a po rekonwalescencji dziewczyna wróci do Angolii z możliwością kontynuacji terapii. Dariusz Car, lider zespołu Co Tu Się Święci, przypomina, że najważniejszą supermocą ojca jest miłość. Zaleca on ojcom świadome przeżywanie każdego dnia jako daru od Boga. Podpowiada, że najlepszy jest intensywny kontakt z dziećmi, zamiast skupianie się na nieustającym dostarczaniu nowych atrakcji. 14-letni chłopiec, Cody Mitchellin, zaimponował internautom, kosząc trawnik za $5, aby zebrać pieniądze na randkę z dziewczyną. Jego historia stała się popularna, gdy sąsiad, Ryan Cox, opublikował zdjęcie Cody'ego i podzielił się jego historią w mediach społecznościowych. Po całym dniu ciężkiej pracy, Cody zarobił wystarczająco, aby zabrać swoją dziewczynę na kolację. Kupił jej także kwiaty. Właściciele restauracji Safari Pizza w Oakdale, dowiedziawszy się o historii, ufundowali nastolatkom kolację. Starania chłopca spotkały się z szacunkiem internautów na całym świecie. To były wszystkie wiadomości w serwisie informacyjnym Radia Safira. Prawosławni, katolicy i protestanci razem. Niech nam wszystkim Bóg błogosławi.